Rożana, pan Jakubiak. Ten marsz jest usprawiedliwiony? No ja mam problem z odpowiedziami na takie pytania, dlatego że po pierwsze ja cały czas chcę wierzyć w to, że większość sędziów po założeniu łańcucha z orłem staje się prawdziwymi sędziami, że po prostu zwyczajnie izolują się i psychicznie i mentalnie od rzeczywistości politycznej i zaczynają rozstrzygać w sprawach. Ja ciągle w to wierzę. Natomiast te dowody, które spływają do nas, z tego politykowania sędziów i tak dalej, trochę mnie oburzają jednak. Sędziowie powinni być ponad to wszystko i sami powinni się oczyścić z elementu, który im autentycznie bruździ. Panowie, dziękuję wam serdecznie za przybycie do studia. Pan Piotr, pan Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej. Same dziękuję rzeczy. Bardzo. Oraz pan Piotr Borys, Platformy Obywatelskiej. Drodzy państwo, to jeszcze nie koniec programu. Oto otrzymuję od was dużo listów. Piszą do mnie na przykład pani Maria z Warszawy. Dziękuję serdecznie. Pisze pan Rajmund z Wrocławia. Również dziękuję. Kolejny list to pan Edward z Budziądza i wiele, wiele innych. Przepraszam, wszystkie czytam, ale nie mogę na wszystkie odpowiedzieć, za co was serdecznie przepraszam. I jeszcze jeden list, którego fragment wam zacytuję, drodzy państwo. To jest od pani Izy. Witam bardzo, proszę poruszyć w pana programie o problemie nędzy wśród emerytów. Tych o najniższych emeryturach, którzy w milczeniu, żeby związać koniec z końcem, systematycznie zadłużają się w bankach. O tym, że nie wykupują leków, bo ich nie stać. Pani Izo, pamiętam o tym temacie. Jutro właśnie ten temat poruszę w swoim programie, dokładnie o godzinie 18 w punkcie widzenia. Tak więc, drodzy państwo, oglądajcie Polsat News. Panom dziękuję serdecznie za przybycie do studia. Wam, drodzy widzowie, za uwagę. Za chwilę wydarzenia. Dlaczego, ale zachorowałam na białaczkę. Moja krew się zepsuła. Nie mogłam się bawić z dziećmi. A wtedy znalazł się dawca i dał mi swój szpik. I uratował mi życie. Zarejestrowałem się w bazie dawców DKMS. Któregoś dnia zadzwonił telefon i okazało się, że mogę pomóc osobie chorej na nowotwór krwi. To niesamowite uczucie. Ty też zostań dawcą. Wejdź na dkms.pl i zamów pakiet. Pomożesz, bo możesz. Masz to w genach.